Miasto. Jego codzienność, nasze otoczenie. Czasem, żeby lepiej je zrozumieć, potrzebne są dystans i odpowiednia perspektywa. Radio Zielona Góra prezentuje Zielona z drona. Audycja, która dodaje skrzydeł słuchaczom. Razem z moimi gośćmi przyglądamy się miastu z wysoka. Z lotu ptaka sprawy mają się zupełnie inaczej. Zielona z drona. Słuchaj na 97.1 FM. Oglądaj na rzg.pl. Janusz Życzkowski, zapraszam. Naszym gościem jest lubuski przewodnik turystyczny Jarosław Wnorowski. Dzień dobry. Witam, cześć, hej. I zapraszamy na drugą część naszego podniebnego spaceru po Zielonej Górze. Ściślej rzecz biorąc, po terenie zielonogórskiej Starówki. Lecimy? Lecimy, jak najbardziej. To lecimy i patrzymy, co się dzieje na ekranie. Najpierw wysoko. No, taką, musimy się unieść, tak. Już wysokość 40-50 metrów. Sądu. Obróćmy się na stronę właśnie zielonogórskiego ratusza. Powiedz mi, wieża zielonogórskiego ratusza. To jaką ma wysokość, takie panie przewodniku? 54 metry, 54 metry, tak, dokładnie. Czyli też powinniśmy mieć taką wysokość, żeby przypadkiem się tam nie zahaczyć. Dobrze by było, zgadza się. To najwyższy punkt w okolicy. To znaczy na Starówce, tak. Swoje, na Śląsku, bo my jesteśmy też na Dolnym Śląsku, są wyższe wieże, bo na przykład Świdnicy ma wieża prawie 100 metrów, także to jest też ewenement. Dobrze, rozpoczynamy w takim razie od ulicy Pod Filarami. Dokładnie. Bardzo ciekawe miejsce, też przebite za czasów pruskich, bo kiedyś tam, moi drodzy, jak będziecie Państwo też szli, to praktycznie prawie przy końcu filarów, jak się wchodzi na plac pocztowy, zwróćcie Państwo uwagę, że na dole jest takie miejsce, gdzie widać troszkę kamieni, jest taka tablica informująca o tym, że właśnie w tamtym miejscu kiedyś przebiegały mury obronne. A no myślę, że jest to takie miejsce też chyba magiczne, ciekawe. Bardzo dużo bachusików jest tam na takim krótkim odcinku. Zawsze jak idę z grupami turystycznymi, to mówię, że słuchajcie, liczymy bachusiki, bo praktycznie od jednego z pierwszych, który znajduje się bardzo blisko jeszcze starego rynku, aż praktycznie tutaj do placu pocztowego, tych bachusików tam możemy naliczyć chyba 7 albo 8 nawet. W tym jeden z nich to jest kobieta, Diana, bogini łowów, tak? A przypominam, że jeszcze mamy jedną bachusicę, tak? Tak byśmy nazwali, tak. Chyba na schodach dawnego kina Nysa. Także no rzeczywiście takie piękne miejsce. No charakteryzujące się chyba, wszyscy pamiętają, że tam przez lata była apteka, prawda? Tej apteki już teraz nie ma. Słynna apteka Pod Filarami. No i takie miejsce, gdzie rzeczywiście ja jeszcze pamiętam czasy, znowu się odniosę do tego, że już trochę lat mam, że tam była kiedyś taka księgarnia muzyczna i to było chyba jedno z nielicznych miejsc, gdzie w Zielonej Górze można było kupić płyty markowe, można było kupić generalnie jakieś nagrania, nuty, tego typu rzeczy. Także moglibyśmy dużo na ten temat. Fantastyczna sprawa. Nasz ratusz, no, centralne miejsce Starówki, też wielokrotnie rozbudowywany, widać to zresztą w środku, kiedy się jest, są odsłonięte fragmenty starych murów. No a kiedy patrzy się na niego z zewnątrz, co jest uderzające? Ja myślę, że przede wszystkim ta właśnie wysoka, smukła wieża, na którą niestety no, nie można wejść, bo zwykle miasta próbują zrobić coś takiego, żeby właśnie uruchamiać takie punkty widokowe. Podlecę trochę bliżej tej wieży. Słuchaj. Byłoby fajnie, dokładnie. Nowy zegar to też jest bardzo ważne. Troszeczkę niekoniecznie widoczny, jak jest ciemno. To już wiele osób też mi właśnie takie informacje zgłaszało, że fajnie jakby, kurczę, był jednak podświetlony ten cyferblat. Troszeczkę bardziej tam na górze. Był biały, prawda? Dokładnie. Był czarny i była taka argumentacja. Że to dlatego, że... No niekoniecznie. Mimo wszystko, jak jest ciemno, tak, no wiadomo, że wszystkie koty w nocy są czarne i tutaj, kurczę, jak jest wieczór, to naprawdę ciężko zobaczyć, która jest godzina. Tam by się przydało, moim zdaniem, jakieś podświetlenie tego cyferblatu, bo mimo wszystko sporo ludzi z tego korzysta. Miałem okazję kiedyś być tam na samej górze, tam są takie dzwony jeszcze historyczne. Bardzo fajny widok też na całą okolicę. Ale co też ciekawego z ratuszu, to, że tak jak powiedziałeś, no był wielokrotnie przebudowywany. Pierwotny oczywiście to był ratusz drewniany, który spłonął, potem była forma gotycka i tą formę gotycką do tej pory jeszcze w niektórych miejscach możemy zobaczyć. Od strony, można powiedzieć, takiej bardzo fajnej też czerwonej kamienicy, którą pewnie potem też za chwileczkę zobaczymy, to jest kamienica pod Sową z początku XX wieku. Tam bardzo ładnie widać taki specjalnie pokazany wykurz okienny, ceglany, zdecydowanie szersze, większe niżej okna. Nie polecę, także nie ma problemu, ale myślę, że jeżeli Państwo tam będziecie, to warto sobie
sobie to zobaczyć, to okno tak jakby zostało specjalnie, ono zostało specjalnie też właśnie w ten sposób ukazane, żeby też pokazać, że ten ratusz jest gotycki. Pod spodem jest fantastyczna piwnica winiarska, w tej chwili też znajduje się jedna z restauracji, no i ratusz też jest takim, można powiedzieć, magicznym miejscem, gdzie jest i informacja turystyczna, tak, jest również sala obrad Rady Miejskiej, tam gdzie się wszystkie ważne rzeczy dotyczące miasta dzieją, także no takie fajne też magiczne miejsce. Teraz fajnie widzimy kamieniczki, w których kiedyś, ja jeszcze pamiętam, tak, tam była taka restauracja, ratuszowa się nazywała, a teraz bardzo ładnie widać również taką białą bryłę kościoła w stylu szachulcowym, to jest kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Kościół, który powstał w XVIII wieku, jak pojawili się tutaj Prusacy, był to kościół protestancki, aż do 1945 roku. Ta wieża została troszeczkę później dobudowana, natomiast bardzo ciekawa jest jego bryła. Gdybyśmy mogli tak rzeczywiście dokładnie nad nim stanąć, nad tym kościołem, to zauważymy, że on jest zbudowany na planie tak zwanego krzyża greckiego. Cóż to jest krzyż grecki? Jakbyśmy tak namalowali sobie znak plusa, to jest właśnie klasyczny krzyż grecki, odróżniony od krzyża łacińskiego, który jest takim, który możemy zobaczyć w każdym też praktycznym kościele. Zaraz ten plus, myślę, że zaraz sobie spokojnie zobaczymy. On troszeczkę może teraz jest zdeformowany, ale no jakbyśmy tak teraz, o dokładnie, idealnie, to jest taki klasyczny plus, to jest tak zwany krzyż grecki. Bardzo ciekawa jest architektura tego kościoła, ponieważ to jest taka klasyczna konstrukcja szachulcowa. Szachulec to jest, można powiedzieć, konstrukcja wykonana z takich dużych bel drewnianych, natomiast wypełnienie, które znajduje się pomiędzy tymi belami, to jest mieszanka, można powiedzieć, słomy, gliny, jajek również, no bo jajka były też bardzo dobrym takim elementem spajającym. Ja zawsze tłumaczę, jak mam grupy dziecięce, że jak mama robi na przykład naleśniki, to co, wykorzystuje mąkę, wykorzystuje jajeczka do tego, żeby to również w jakiś sposób spoić. Plac powstańców wielkopolskich, tak, który znajduje się przed kościołem, no też jest takim fajnym miejscem, można powiedzieć, dlatego chociażby, że jest tam bardzo blisko filharmonia i w tej chwili też jest akurat, można powiedzieć, kończony na ukończeniu budowa takiego amfiteatru, który myślę, że też doda takiego smaczku. Teraz akurat przelatujemy nad takim budynkiem, którym znajduje się kuria biskupia i no mamy też starą filharmonię, dokładnie. To jest tak zwany dom, no wcześniej oczywiście pod 1945 dom katolicki. Pamiętamy pewnie, że w 1960 roku, w drugim kwartale, no tam miały miejsce takie, można powiedzieć, boje o ten dom katolicki, ówczesna władza komunistyczna. Więc wydarzenia zielonogórskie. Wydarzenia zielonogórskie, tak. Taka jest właśnie ta nazwa historyczna. Tam z boku dokładnie jest taki monument, który właśnie, można powiedzieć, upamiętnia to wszystko. Także teraz akurat patrzymy na nową część filharmonii. Ona została zbudowana mniej więcej pod koniec lat, no pod koniec XX wieku, jak to brzmi, prawda? Pod koniec XX tak wieku my mieliśmy tą okazję, że żyjemy na przełomie lat. I z tyłu jest taka bardzo fajna rotunda. To jest rotunda sali Międzynarodowego Centrum Muzycznego nowej naszej filharmonii. Na rogu, teraz właśnie akurat jesteśmy tutaj, tam jest taki obelisk, który mało kto zauważa. Jest to taki obelisk poświęcony dawnej gminie żydowskiej. W tym miejscu przed, można powiedzieć, jeszcze II wojną światową, tam znajdowała się synagoga gminy żydowskiej. I jest tam taki kamień też upamiętniający właśnie ten fakt historyczny. Tak, no, zdaje się, ma być teraz zmieniany. Tak, ma być zmieniany, ma być też troszeczkę treść tam zmieniona. Uważam, że też bardzo dobrze. Filharmonia na pewno takie też magiczne, fajne miejsce no, naszej kultury, jakby nie było, prawda, to też no, filharmonia jest bardzo takim aktywnym miejscem, gdzie praktycznie co piątek od września aż do końca czerwca są koncerty. Teraz w tym roku też filharmonicy postanowili troszkę też wyjść, można powiedzieć, na deptak, troszkę też przed filharmonią i dają koncerty też i w sierpniu. I teraz przejedziemy sobie tutaj, jeszcze raz zobaczymy kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Przepiękny, choćby dlatego, że tam znajdują się aż 3 poziomy balkonów, to też taka ciekawostka. Chodziło o to, żeby w kościele ewangelickim jak najwięcej po prostu miejsca wykorzystać, a tutaj podążamy teraz w stronę takiego drugiego miejsca, taka, można powiedzieć, perełka też, jeśli chodzi o historię miasta, bo to jest najstarszy obiekt, też najstarszy obiekt sakralny, który jest w mieście, to jest konkatedra pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej, ja zawsze podkreślam Śląskiej, która była żoną Henryka Brodatego, piastowskiego, polskiego księcia.
no, który to swój żywot zakończył w Krośnie Odrzańskim, a Jadwiga i również jej mąż są pochowani w Trzebnicy, to jest na północ od Wrocławia. Też przepiękna gotycka forma, wybudowano wszystko w XIII wieku. Wieża jest troszeczkę późniejsza, dlatego że ta oryginalna, ciężka gotycka wieża się po prostu zawaliła, to było w XVIII wieku i tą nową odbudowano już w takim stylu tak zwanym klasycystycznym, czy nawiązującym do styli klasycznych. Kościół przepiękny, kościół halowy, w środku przepiękne takie skromne wyposażenie, ołtarz główny i prezbiterium nieco cofnięte. Ten ołtarz główny, wszyscy, którzy wchodzą po raz pierwszy, mówią, że bardzo przypomina ikonostas w cerkwi, tak można powiedzieć. Oprócz tego przepiękny, przepiękny chór w takim stylu śląskim, to jest tak zwany barok śląski, czarno-złoty, z wykorzystaniem również wspaniałych organów romantycznych. I tam jest na tej właśnie takiej, można powiedzieć, emporze, mamy przedstawienie 12 apostołów, Chrystus pośrodku, a tutaj też chcielibyśmy pokazać takie budynki, które i właściwie ulice, które też sąsiadują, można powiedzieć, skąd katedrą. Tak, to można powiedzieć, że jesteśmy w tej chwili w okolicach ulicy Kupieckiej, tak z tego, co tutaj widzę. Tutaj akurat jest dom parafialny kościoła, tak, pod wezwaniem Świętej Jadwigi. Pod nami teraz budowany jest z kolei nowa siedziba, czy taki ośrodek pomocy Caritasu. Caritasu. Bardzo fajne miejsce. Bardzo fajne miejsce, dokładnie. Pamiętamy taki stary budynek, dosyć, można powiedzieć, zniszczony. Teraz bardzo fajnie, że to tak zostało zbudowane. Gdybyśmy troszeczkę niżej jeszcze teraz zjechali w okolice, w stronę ulicy Masarskiej, Krawieckiej, tam są takie też dosyć stare domy. Wieża Głodowa przecież. Tak. Chciałbym, żebyśmy tam też podjechali. Właśnie tu jest taka też ulica Kościelna przepiękna, która też charakteryzuje się tym. Właśnie ten zaułek bardzo chciałem też pokazać. On jest bardzo ładny, aczkolwiek z góry widać, że jest tam sporo takich domów mocno zniszczonych. To jest taki zaułek i jak będziecie Państwo kiedyś tam z aparatem fotograficznym, to warto sobie właśnie zrobić zdjęcia na wieżę ratuszową, bo bardzo ładnie to wychodzi. Tutaj mamy też ulicę, z tego co pamiętam, chyba Masarską i tutaj jest sporo takich zniszczonych kamienic. Ostatnio był taki spot reklamowy naszych kabareciarzy, którzy właśnie wykorzystali właśnie konkretnie ten fragment. Tutaj widzimy dawny hotel pod wieżą, już nieistniejący. No i oczywiście takie też drugie magiczne miejsce, wieża Głodowa, ma 35 metrów wysokości. I rzeczywiście trzymano tam osoby, które poddawano takiej torturze karze. Tak. Oczywiście tortury polegały na tym, że nie dawano im za dobrze jeść, dlatego też taka druga nazwa potoczna, można powiedzieć, że wieża Głodowa, a generalnie taka prawidłowa nazwa to jest wieża Łaziebna, dlatego że łaźnia miejska znajdowała się, można powiedzieć, też w pobliżu. I co jest bardzo ważne, to jest element taki, który został naszych murów miejskich, ponieważ tutaj znajdowała się brama nowa, tam gdzie akurat jadę w tej chwili autka, tam znajdowała się kiedyś brama nowa, to była trzecia brama prowadząca do naszego miasta. No w tej chwili tam znajduje się taki sklep z artykułami dla artystów, niestety nie można tam za bardzo wejść też na tą wieżę, bardzo ubolewam, chociaż miałem okazję być tam już kiedyś, bardzo fajne takie też energetyczne miejsce. No tutaj dawny hotel pod wieżą, wcześniej jeszcze hotel Polonia, mam takie... Odremontowany, na razie chyba nic tam na razie się tam dzieje, nic tak? Nie dzieje. Nie sądzę, żeby tam były takie typowe, można powiedzieć, pomieszczenia hotelowe. Raczej podejrzewam, że pewnie tam będą jakieś mieszkania na wynajem lub może jakieś inne rzeczy. Jakbyśmy teraz troszeczkę do góry pojechali, zobaczymy taki... W tym kierunku? Cis, tak, dokładnie. Zobaczymy drzewo. Tak, słynny, tak, tak, tak. Słynny 800-letni cis, jak niektórzy mówią, aczkolwiek z tego, co tam rozmawiałem z moimi kolegami, on troszeczkę jest młodszy prawdopodobnie, bo badano też drewno z tego cisa. No w tej chwili przeżywa troszeczkę problem, prawda, bo się okazało, że ziemia jest troszeczkę za kwaśna. Trzeba tam po prostu troszeczkę tą ziemię odkwasić. A poza tym też pomóc trochę, pomóc troszkę też temu drzewu, żeby troszeczkę po prostu odżyło, bo to jest, można powiedzieć, jakby nie było, najstarszy żyjący świadek początków miasta, bo przypominam, że podaje się mniej więcej, że około 1222 roku rozpoczęły się, można powiedzieć, początki naszej Zielonej Góry, a 1323 roku, czyli prawie 100 lat później, Zielona Góra zyskała prawa miejskie. Chciałbym również powiedzieć, akurat my tego nie widzimy teraz, ale myślę, że jakiś odcinek zrobimy również poświęcony Wzgórzu Winnemu. No w tym roku koniecznie. Domek winiarza, o czym może nie wszyscy pamiętają, ale domek winiarza powstał w 1818 roku, czyli jakby nie było, to w tym roku obchodzi swoje 200-lecie, więc fajnie byłoby, żeby
w jakiś sposób jakoś zaakcentować też, no, że mamy takie piękne też obiekty. Tutaj. Jarku, musimy kończyć, bo też bateria nas tutaj mobilizuje do tego. Jasne, ale fajnie, że udało się zobaczyć troszeczkę tych pięknych rzeczy. Myślę, które, że ulicę Żeromskiego i te myślę, że na to spokojnie osobny odcinek. Zostawimy sobie na to spokojnie osobny odcinek, bo tych odcinków dokładnie. Tutaj takich typowo związanych właśnie z Zieloną Górą, ze Starym Miastem. Powinniśmy przygotować. O, widzimy wiele. Szkołę fedrycjańską też, można powiedzieć, jedna ze szkół, która powstała, jak tutaj weszli Prusacy. Tutaj troszeczkę niżej jest taki barokowy budynek z elementami baroku, ulica Kasprowicza, tak, z tego co tutaj tak widzę, jest. Okolice Placu Słowiańskiego i za chwileczkę już będziemy lądować pewnie. No tutaj przepięknie też widoczny schody słynne, tak, koło sądów, no takie magiczne miejsca, których w Zielonej Górze mamy, tak, mamy tych miejsc takich naprawdę sympatycznych, bardzo dużo takich zaułków, które no z roku na rok też pięknieją, co jest też ważne, bo często jest tak, że jak patrzymy na jakiś budynek od strony frontu, od fasady, a z tyłu, no czasami to jest takie, można powiedzieć, aż wstyd, aczkolwiek teraz rzeczywiście sporo tych, można powiedzieć, tak zwanych frontów, no pięknieje, tak? I tak jak gdzieś w innych miastach ta Zielona Góra zyskuje też, można powiedzieć, jeśli chodzi o takie no, walory też no, przede wszystkim turystyczne. Jarosław Wnorowski był naszym przewodnikiem po zielonogórskiej Starówce na żywo. Realizowany program przy użyciu drona, zarejestrowany do słuchania na rzg.pl, do oglądania oczywiście na naszej stronie i także na naszym kanale na serwisie czy w serwisie YouTube. Jarosław, bardzo dziękuję za wspólną wycieczkę. Pozdrawiamy serdecznie, zapraszam do aktywnego spędzenia wolnego czasu. Miasto, jego codzienność, nasze otoczenie. Czasem, żeby lepiej je zrozumieć, potrzebne są dystans i odpowiednia perspektywa. Radio Zielona Góra prezentuje Zielona z Drona. Audycja, która dodaje skrzydeł słuchaczom. Razem z moimi gośćmi przyglądamy się miastu z wysoka. Z lotu ptaka sprawy mają się zupełnie inaczej. Zielona z Drona. Słuchaj na 97.1 FM. Oglądaj na rzg.pl. Janusz Życzkowski, zapraszam.